Wicepremier Henryk Kowalczyk uspokaja, że wojna na Ukrainie nie uderza w polski sektor zbóż. Ceny pójdą jednak w górę. Polska stara się też o akceptację Komisji Europejskiej w sprawie swojego planu pomocy rolnikom w związku z wysokimi cenami nawozów. Ukraina jest spichlerzem nie tylko krajów Unii Europejskiej, ale także innych państw. Informacje jednak, jakie docierają zza naszej wschodniej granicy, optymistyczne nie są. Przez wojnę ukraińscy rolnicy najprawdopodobniej nie obsieją swoich pól, mówi wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. W tej chwili są atakowani, jeśli wyjdą na pola, przez rosyjskich żołnierzy, więc sytuacja naprawdę jest dramatyczna. Wicepremier uspokaja jednak, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo żywnościowe w naszym kraju, bo Polska też jest eksporterem zboża. Więc to w Polskę bezpośrednio nie uderza. Natomiast ograniczenie eksportu czy ograniczenie produkcji zbóż na Ukrainie może powodować oczywiście ogromny deficyt zbóż, ale w krajach arabskich, krajach afrykańskich, bo tam Ukraina bardzo dużo eksportuje, co może spowodować bardzo znaczące podniesienie cen. Na skutek rosyjskiej agresji i manipulacji gazowych w górę idą też ceny nawozów. Rolnicy w Polsce wahają się, czy w nie inwestować. Rodzi to jednak obawy, że bez nawozów plony będą zbyt małe. Odpowiedzią na ten problem ma być dodatkowa pomoc dla rolników w postaci dopłat do nawozów zawarta w projekcie tarczy antyputinowskiej. Rozporządzenie uchwaliła Rada Ministrów. Ono określa limit górny 500 zł na hektar, ale tak naprawdę to jest to różnica w cenie nawozów między zakupem obecnym a zakupem sprzed roku. Więc niektórzy krytykują, że chcieliby 1000 zł do tony. Tak, to będzie nawet więcej niż 1000 zł do tony tak naprawdę, dlatego że ta różnica ceny będzie pokrywana między obecną różnicą cen nawozów a ceną sprzed roku. I choć pomoc ma popłynąć z budżetu państwa, zgodę na takie wyrównanie musi wyrazić Komisja Europejska, o co, jak zapowiada wicepremier Henryk Kowalczyk, będzie zabiegał w Brukseli.